Dziś chciałbym zacząć od parafrazy Asterixa. Jest pierwsza połowa XIV wieku, cały Śląsk zhołdowany przez Czechów. Cały? Nie. Jedno jedyne księstwo władane przez nieugiętego Bolka wciąż stawia opór najeźdźcom. Brzmi ciekawie? A to przecież jedynie mocno skrócony opis ciekawych, choć nieco zapomnianych u nas dziejów. To jest podcast Oblicza Historii, a ja nazywam się Mateusz Żurek i dziś zapraszam Was na opowieść o Bolku II Świdnickim, małym wielkim księciu. Kiedy urodził się nasz dzisiejszy bohater? Jak to często w średniowieczu bywało, nie wiemy, ale badacze skłaniają się ku przedziałowi lat 1309-1312. Był on synem księcia świdnickiego Bernarda i Kunegundy, córki Władysława Łokietka. Poza Bolkiem para miała jeszcze syna Henryka i dwie córki Konstancję i Elżbietę, które dożyły do dorosłości. Pozostałe dzieci niestety zmarły bardzo młodo. Być może to po słynnym dziadku nasz dzisiejszy bohater odziedziczył niski wzrost, gdyż jeszcze współcześni mu ludzie nadali mu przydomek Mały. Książę Bernard umarł w 1326 roku i nastoletni jeszcze Bolko musiał, najpierw pod okiem matki i stryjów, później już samodzielnie, zmierzyć się z problemem, z którym w teorii nie miał szans sobie poradzić. Otóż w tamtych czasach Śląsk był położony pomiędzy odradzającą się z rozbicia dzielnicowego Polską a potężnymi Czechami, gdzie po Przemyślidach schedę przejęła dynastia luksemburska. Sam Śląsk też był rozbity na szereg mniejszych i większych księstewek. Król czeski Jan Luksemburski wywierał bardzo silny wpływ polityczny i militarny, by wymusić hołd lenny na lokalnych władcach tych małych śląskich księstewek. Oczywiście niektórzy godzili się na to dla własnych korzyści, jednak tym sposobem to czeski monarcha naprawdę rósł w siłę. Do 1329 roku pod jego protekcją znalazła się większość Śląska, więc nic dziwnego, że głównym celem stał się mocno akcentujący swoją niezależność Bolko. W tym momencie należy dostrzec taką przenikliwość polityki małego księcia ze Świdnicy. Zamiast samodzielnie wyruszyć do skazanego na porażkę boju, Bolko postanowił zmontować wielką antyczeską koalicję. Pomimo młodego wieku musiał mieć spore talenty dyplomatyczne, gdyż poparł go Władysław Łokietek, król węgierski Karol Robert, a także przebywający wówczas w Rzymie, gdzie pojechał Bolko, cesarz Ludwik Wittelsbach. Oczywiście każdy z tych władców nie życzył sobie wzrostu potęgi Czech, ale co również istotne, był z Bolkiem związany więzami rodzinnymi. Jak wspomniałem, Łokietek był jego dziadkiem, królową Węgier była jego ciotka, a więc córka Łokietka, a pierwszą żoną cesarza była siostra jego ojca. W średniowieczu, gdy najlepszym gwarantem umów i sojuszy były właśnie małżeństwa, trzeba było mieć genealogię własnego rodu w małym palcu, a także umieć wykorzystać płynące z niej możliwości. W 1331 roku przeciwko Polsce miała wyruszyć połączona wyprawa czesko-krzyżacka. Gdyby się powiodła, być może państwo Łokietka zostałoby całkowicie zniszczone, a los Krakowa podzieliłaby zapewne i Świdnica. Jednakże koordynacja działań napastników pozostawiała bardzo wiele do życzenia. Czesi się spóźniali, krzyżacy musieli atakować sami, stoczyli zresztą z Łokietkiem nierozstrzygniętą de facto bitwę pod Płowcami. Dlaczego Czesi nie dotarli na czas? Być może właśnie dzięki postawie Bolka, która sprawiła, że Jan Luksemburski musiał na Śląsku zabawić trochę dłużej, a wobec krzyżackich niepowodzeń chwilowo zaniechać swoich planów. Prawdopodobnie w 1338 roku Bolko Świdnicki zdobył kolejnych sojuszników w walce o swoją niezależność, mianowicie ród Habsburgów, biorąc ślub z pochodzącą z tego rodu Agnieszką. Dbał także o dobre relacje ze swoimi sojusznikami, w tym także z następcą Łokietka, czyli Kazimierzem Wielkim, wiedząc, że Jan Luksemburski łatwo mu nie odpuści. I miał rację, bo w 1345 roku wybucha kolejna wojna. Podobno i bezpośrednim pretekstem było to, że król czeski wściekł się, gdy Bolko nakazał zamorzyć głodem jednego ze swoich rycerzy, który zbójecko napadł na świdnickie ziemie. Moim zdaniem niezbyt istotnym jest to, jaki pretekst wykorzystał Jan Luksemburski, gdyż powodów do wojny, także politycznych, było całe mnóstwo. Przez pewien czas zresztą Kazimierz Wielki więził jego syna, a w dodatku zmontowana przez Bolka antyluksemburska koalicja musiała spędzać czeskiemu władcy sen z powiek. Wojna na kilku frontach, ale ja się skupię dzisiaj przede wszystkim na tym froncie świdnickim. Wojna ta toczyła się ze zmiennym szczęściem. Bolko stracił na 3 lata Kamienną Górę, ale wykorzystując rozbudowane jeszcze przez ojca fortyfikacje Świdnicy, dał radę wytrzymać czeskie oblężenie i odeprzeć wrogów. No także dzięki pomocy sojuszników, głównie Polaków i Węgrów. Żadna ze stron nie mogła zdobyć jakiejś zdecydowanej przewagi, więc jeszcze w tym samym roku zdecydowano się na rozejm.
Podczas tych rozmów Bolko zawarł ze swoim stryjem, Henrykiem Jaworskim, układ o przeżycie, taki średniowieczny rodzaj hazardu. Umawiano się po prostu, że który władca przeżyje drugiego, w sensie będzie żył dłużej, ten przejmie ziemię tego, który zmarł wcześniej. No i układ ten się Bolkowi opłacił, gdyż Henryk zmarł już następnego roku. I ten rok 1346 to także data śmierci największego wroga Bolka, czyli króla Jana Luksemburskiego. Co ciekawe, ten władca pod koniec życia, będąc całkowicie ślepy, zginął powszechnie uważany za wzór prawdziwego rycerza. W bitwie pod Crécy, gdzie wspierał, jak się okazało później, francuską przegraną w tej bitwie stronę, był poinformowany o odwrocie, a miał wówczas krzyknąć: nie będzie to, by król czeski z pola uciekał, i nakazawszy przywiązać się do dwóch rycerzy, z wiadomym skutkiem zaatakował zwycięskich Anglików. W 1348 roku ten zamrożony konflikt dobiegł końca. Pokój w Namysłowie, zawarty między Kazimierzem Wielkim a nowym królem czeskim Karolem IV Luksemburskim, tak to jemu zawdzięczamy most Karola w Pradze, zapewnił Świdnicy ostatecznie niezależność. W tym momencie należałoby się zatrzymać i zadać sobie takie pytanie. Dlaczego ten Bolko tak żarliwie walczył o niezależność od Czech? Czyżby był, jeśli nawet nie śląskim, to polskim patriotą, który za wszelką cenę chciałby Śląsk pozostał piastowski, związany z Krakowem? No nie, moim zdaniem takie myślenie to jest pokłosie przekładania dzisiejszej współczesnej wizji narodowej na średniowieczne realia, które były całkiem inne. Wówczas narodowości jako takie były de facto w powijakach, bardziej liczyła się religia, więzi feudalne, rodzinne. No a Bolko, no cóż, wydawać się może, że był zarówno piekielnie ambitny, jak i znający swoje możliwości dyplomatyczne i militarne pewnie też, i ufał w rodzinne więzi, w to, czyim jest synem, wnukiem, jakie ma powiązania w dalszej rodzinie. Do tego sprytnie wykorzystał ten fakt, że w Europie jest kilku potężnych monarchów, którym coraz silniejsze Czechy nie są w smak. Bolko bronił więc nie tylko Śląska jako takiego, choćby w małej części, ale po prostu swoich własnych, prywatnych ziem na tej samej zasadzie, jak dziś dbałby o swoje przedsiębiorstwa jako biznesmen. Dlaczego o tym wspominam? Otóż Bolko Świdnicki z uwagi na brak potomka postanowił zabezpieczyć się inaczej od czeskiej strony. Postanowił wydać Annę, córkę swojego młodszego brata, nieżyjącego już wówczas Henryka, za syna Karola IV Luksemburskiego Wacława. Co prawda młody Wacław zmarł, ale Karol IV, wówczas cesarz, postanowił sam ożenić się ze świdnicką księżniczką, co stało się w 1353 roku. Para doczekała się dwójki dzieci, a podczas trzeciego porodu Anna niestety zmarła. Co sprawiło, że cesarz poślubił Annę, córkę nieznacznego, małego śląskiego księcia Henryka, i uczynił ją cesarzową? Niebagatelną rolę miała zapewne obietnica Bolka, że bratanica zostanie jego dziedziczką, a prawa te przejdą później na jej potomstwo. Gwarantowało to koronie czeskiej pokojowe przejęcie świdnickich ziem. Bolko sam również zyskał na zbliżeniu z Czechami. Był znakomitym gospodarzem swoich ziem, dbał o kupców, za jego czasów każdy świdnicki mieszczanin miał mieć wyuczony zawód. W dodatku dbał o rozrost terytorialny swoich ziem, dzięki układom lub po prostu zakupom, bo gdy był u szczytu potęgi, był panem nie tylko w księstwie świdnicko-jaworskim i siewierskim, ale również na połowie Oławy, Ścinawy, Głogowa i Brzegu, nie licząc wielu innych śląskich miast. Udało mu się nawet zostać dożywotnim zarządcą Łużyc. Nie tylko ten rozwój gospodarczy mógł budzić podziw, także mądrość i znaczenie naszego dzisiejszego bohatera w międzynarodowej polityce były cenione w ówczesnej Europie. Bolko doradzał, Bolko rozstrzygał spory między monarchami, Bolko był także obecny podczas krakowskiego zjazdu monarchów w 1364 roku, kiedy to miała miejsce m.in. słynna uczta u Wierzynka. Bolko Świdnicki zmarł 28 lipca 1368 roku. Władzę w księstwie do swojej śmierci w 1392 utrzymała jego żona Agnieszka z Habsburgów, a później zostało ono włączone do korony czeskiej. Czy można uznać to za porażkę polityki małego, ale przecież wielkiego jednak księcia? Zdecydowanie nie. Bolko potrafił obronić swoją niezależność, z dzielnicowego księcia stał się ważnym graczem europejskiej polityki, zyskał prestiż dobrego gospodarza i dyplomaty, znacznie zwiększył obszar swojego władztwa, a w wymiarze osobistym udało mu się zapewnić bratanicy tron cesarski, na co przecież nikt nie stawiał, a żonie bogatą oprawę wdowiem. Przyznacie sami, że to jest bardzo duże osiągnięcie, zważywszy na to, z jakiego poziomu, z jakiego pułapu Bolko startował. Tak czysto po ludzku patrząc, to Bolkowi zabrakło jedynie męskiego potomka, który mógłby ewentualnie prowadzić dalej jego politykę. Co prawda istnieje podanie, że świdnicka para książęca doczekała się syna, który podczas zabawy miał zostać uśmiercony niby przypadkiem przez opłacanego przez Czechów błazna, ale wydaje się, że jest to jedynie legenda.
Znacznie ważniejsze są jednak fakty mówiące o tym, że mały książę ze Świdnicy stał się jednym z najwybitniejszych przedstawicieli dynastii Piastów. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy oceniacie Wolka Świdnickiego. Zostawcie łapkę w górę, jeśli ten odcinek Wam się podobał. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Oblicza Historii.